No, się ma, nie spodziewaliście się mnie tutaj, nie? No, zawczyłem troszkę, zawczyłem. Nie było mnie tak yy, z rok, może troszkę dłużej. Witam Was po długiej. Co to to za overloady na mikrofonie? Witam Was po bardzo serdecznie, po długiej dość przerwie w tym króciutkim materiale. Chciałbym wam mniej więcej przedstawić co się działo u mnie, czemu mnie nie było i co dalej będzie na tym kanale, o ile cokolwiek będzie. Zobaczymy, przyszłość pokażę. Otóż nie było mnie, ponieważ yy, nie grałem w Smite'a. Nie grałem w Smite'a przez około... ponad rok? Ponad rok nie grałem w Smite'a i se myślę... grałem w WoW'a, bo po prostu Smite mi się znudził i... Smite mi się znudził i pomyślałem sobie, że y, kiedy gram w WoWa, to nie będę wrzucał WoWa na YouTube'a, ponieważ, y, ponieważ myślę sobie, że wy przychodzicie do mnie na Smite'a, wy przychodzicie do mnie na Smite'a i kiedy bym wrzucał WoWa na YouTube'a, to widzowie by pouciekali. Ludzie zawsze przychodzili do mnie na Smite'a, chcieli oglądać to na YouTube'ie, więc myślę, że po prostu zrobiłby się mieszany content, więc myślałem, że nie było sensu. Zawsze mogliście o mnie oglądać WoWa na streamach i tak dalej. Kto oglądał, także wie, że grałem tam w WoWa. Byłem w trzeciej najlepszej gildii w Polsce, robiłem tam dość światowe wyniki w swojej klasie, yy, tam w Paladynie i tak dalej, także byłem, byłem dość dobry w, w WoWa. Także, no ale skończyłem już w WoWa grać, wróciłem do Smite'a, także myślę, że kanał na YouTube reaktywujemy, jeśli troszkę do Smite'a yy, tam powiedzmy wrócę i się wdrożę do mety. Yy, na razie myślę, że w tym filmiku chciałbym wam. No w sumie już dość sporo powiedziałem. Na razie w smajcie muszę. Zanim zacznę cokolwiek nagrywać na YouTube'a, muszę, muszę pierwsze wdrożyć się do mety. Muszę się wdrożyć do mety w sensie takim, że kiedy będę wam cokolwiek nagrywał, nie chcę, żeby to było takie jakby. Mm, że nie wiem co robię, chodzę, jakby motam się, nie wiem co, gubię się na mapie i tak dalej. Kiedyś jak nagrywałem na YouTube'a to wiedziałem co, wszystko co robię, wiedziałem jak wszystko budować, wiedziałem każdą postać znałem na wylot. Teraz jakby, teraz jakby no po prostu tego mi brakuje, tego mi brakuje, jeszcze dużo rzeczy po prostu nie pamiętam i tak dalej, muszę sobie to wszystko poprzypominać. No i jakby to by było chyba tyle. Na razie jeśli chodzi o to, to... Nie ta scena sorki. Eee, Smite. A nie to jest ta, tylko zepsuła mi się. Zepsuło mi się przechwytywanie obrazu. Dobra, jebać, nie pokażę wam w takim razie. Nie pokażę wam w takim razie, chciałem wam pokazać smajta, co tu. No dobra, mniej więcej wbiłem się do platyny. Wbiłem się do platyny i tam yy, rawaną tam robiłem dość spore wyniki w leaderboardach aktualnie, jestem pierwszy, ale no... na rawanie, ale no. Nie, nie pokażę wam, bo... no bo ten, no bo mam ten, zepsutą scenę, także no rip. Zaraz będzie czeką fejkuje, chujni, oszukuje nas. No, ale no, w leaderboardach jestem pierwszy, kto był na streamach i na naszym community discordzie, który jest w, w linku w opisie, także może potwierdzić, także no, Tam rawanom mi się udało dobry wynik zrobić. No, niby coś tam, coś tam mi idzie. Ale no, póki co myślę, że na razie sobie odpuszczę nagrywanie na YouTube'a i jak się będę gotowy, że tak powiem, to może zaczniemy nagrywać jakieś skiny z Odyssey, może jakiś unboxing skrzynek, bo mi tam teraz jest fajny Fajne czesty tam powychodziły odyssejowe i mi tam sporo i temu brakuje, bożem zawczył, także to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że będziecie chcieli mnie dalej oglądać na YouTubie i zapraszam Was bardzo serdecznie na streamy, bo tam będziecie mogli patrzeć, jak zmagam się z tym, jak wdrażam się z powrotem do mety i tak dalej. Myślę, że. Się, będzie się wam podobało i to tyle z mojej strony, do zobaczenia, trzymajcie się, hoplej!